Dzień dobry, witam w kolejnym vlogu na kanale. W końcu CRS-ka doczekała się remontu silnika. Wczoraj rozkręciliśmy sobie przód, maski, chłodnice. Odjechaliśmy z przodem, który jest na zewnątrz, tutaj za drzwiami. Dzisiaj, no i rozkręciliśmy tutaj rozrząd, jak widać. Nie wiem, czy tato na znaki ustawił. Na znaki ustawił. Dobra, ale ściągniemy sobie te koło i na samym wstępie wykruszone cztery zęby na wałku rozrządu, przekazanie napędu na pompę wtryskową i popierdzielone tryby napędu z wału, przekazanie napędu z wału na wałek rozrządu i na pompę wtryskową. Widać zęby wyszczerbane. Nie wiem, jak to się stało, ale się stało. No i co? Do zmiany cztery koła. Te dwa koła. Koło na pompie wtryskowej, bo jest też wyszczerbane. I koło na pompie olejowej, hydraulicznej. Bo tam też jest tragedia. Czekajcie, teraz wstawić to na znaki. Cyk. Cyk, fuch. Tak było. Dobra. I co? Trzeba odkręcić miskę, bo znikło też ciśnienie oleju w silniku, czyli gdzieś albo panewkę obróciło, albo nie wiem. Nie wiem, co się stało. Czy się przytarł gdzieś? No nie mam pojęcia. No trzeba rozkręcić i zobaczymy, co tam będzie. Trzeba ściągnąć miskę. Pewnie odjedziemy z całym silnikiem, ale na razie ściągamy miskę. I tak, zresztą przyjdzie zaraz majster i powie, czy wyciągamy cały silnik, czy miskę. Na początku mówił samą miskę, także trzeba tutaj wyczyścić trochę, bo tu zaklejone jest. Wiadomo, jak to tutaj konsola od tura idzie, mocowanie, adaptacja, to tam nie wymyjemy, a tu gdzieś poleci zawsze coś, czy tankowanie ropy leci po zbiorniku i widać, tu się klei wszystko. Także na wstępie cztery koła od rozrządu i patrzymy, co się dzieje w misce. Bierę się za odkręcanie miski. Cimy rogowe zostają. Do pudełeczka. Cyk, fuch. Miska jakieś odkręcana była, widać. Ale powiem wam, że głowice ani razu nie były ściągane, bo nie jest nawet farba zdarta. Nie jest przerwana. Tu z tyłu są dłuższe, trzeba pamiętać. Lecimy na drugą stronę. Tą jedną zostawiamy. Co? A tu jeszcze jest. Z płaskownikiem. Wsadzimy go tutaj. Cyk, 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 fuch. Tutaj jedna została. Odkręcamy teraz tą. Odkładamy stołeczek. I miska nam nie spadła. Co?
bliżej nie podnosiłeś. A po co? I tak krzywo stoi. Dobrze stoi, równo. No tak jak na przodzie stał, tak odjechaliśmy przodem i... montażówkę jakąś tutaj. Zapodaj. Miejsca są na montażówkę nawet. O, dobra. Ja przytrzymam miskę, a ty stołek zabierz. Tu po gruzu, tu z przodu. A to ten. To zęby. Tryby, kurwa. O, tu dwie rurki są jakieś. A to ten, smok. Też zabity. Czy to taki nalot tylko jakiś taki. Widzisz? A tam sitko jest, nie? Są sitka, w rurkach schowane. Ale ciśnienie przecież, ciśnienia nie było w silniku. Ciśnienia nie było. Tam na tym drugim tłoku było widać, że tam jest wyżarta panewka. O kurwa, tu to fest, no tak, numerem do mnie, a to jest fest, tu nie było za to, ale wał, za to jak, Marysy, no delikatnie ma, podrysowany jest. Na paznokieć. Będzie chodził? Że w parkingie większe są? Masnoczki, ale... No, a panewka pójdzie. Może trochę ciśnienia. To widać, to wizualnie po tym porysowało. No tylko takie... Ale dołków nie ma. Jakby papierem się jeden przepierdolił grubym pewnie, nie? Tak? Takie rysy są. Dobra, to panewki tylko tak. Główną panewkę. To trzeba wyciągnąć. Jedną trzeba. Wyjdzie? No tu się ci taki koło widzisz. A no jest faktycznie. No i w tych też jest. Dobra, tu. I tu numery trzeba. To do, w tamtą stronę do ciebie. O tak, no taką. Numerem do mnie. Najlepiej to ja robię. No nie. Jakby poznaczył. Tu jest numer. I przy zamku jest numer. 71-87. Długi numer taki jest. Długi? No to tutaj jest. Poprzek musi być, albo... 228-0024. I korbowodowo jedno. Właśnie tam z numerem.
Wszystkie z numerem. O, ta jest 002, ta 012. Te okulary musi założyć. Ale górę i tak będziemy ściągać te zawory, zobaczyć czy nie. No tam. Trzeba będzie, głowicę trzeba będzie zrobić, bo to głowicę do Lecka zawiozę, to oni zrobią te... Zaworowe gniazda od razu, zobaczą. Gniazda, zawory przeszlifują i prowadnicę zmienią, nie? Wiesz, żeby paliło tak jak Perkins zachodzisz, tak zimno i... No Perkins najlepiej na razie pali ze wszystkich. No, tam nową głowicę ma, tuleje nowe, to kurwa sprężanie zajebiste, no nie? Pal światło uczeń. Dobra. Tam stopki leżą. Tu trzeba odkręcić jedną. A tu muszę samemu. I tu trzeba podkładkę wkręcić, mu nie daliśmy. Ty, ale tu elegancko wał wygląda. Luksus jest. Wał zostaje. No i tu na pierwszej gitara. Się uczeń wypowiadasz, jak ty się nie znasz. Ty patrz i się ucz, bo ja wiecznie, że nie będę sad. Ty to jesteś tylko propagandę siać. Zara będzie. Antek, jak to zrobić, jak tamto? Nie, chrzeń. Ale czysty, bro. Bo olej zmieniany. Tuleje jakie cienkie, jak w Perkinsie. Dlatego ja jeżdżę Ursusem po grubę. Dobra, teraz dawaj mi, to jest trzeci, no. Trzeci? Tak, to jest drugi. Nie są wybite. Zaświeć tu. No tylko przyłapać, nie, żeby... wiedzieć, który jest który. Weź mi nasadkę 19, tutaj. Nasadź. I wyciągnij to. A ty półksiężyce zamawiałeś? No. To jest drugi. Nie gra. Gdzieś mniej piździ, co? No mniej. O, teraz. Dobra. Tyle by było. Nic nie zostało, ponewki tylko. Kolektory trzeba powykręcać, ssący najpierw chyba, ssący, bo tego nie wyciągniemy. Tutaj kabelki podkręcać. Alternator by trzeba by wypiąć, ale zdjęcie trzeba zrobić, jak go podpiąć później, żeby tego nie spalić, ekranu tam, nie? Żeby ekran nie wybuchł tam później. Co? Zdjęcie zrobić, jak to podpięte. Znaczy, to tu masa, a to ten oplusowy i ten. Ten zdjęcie jest, nie zginie. Ten to jest. No. Ten też masa, nie wiem, to przykręcony był gdzieś tu. Gdzieś. To masa. No. To będzie do zegara, do licznika. Tak. I tu jest od czujnika. Weź to podkładkę. Dobra, zaraz spadnie, tym się podniesie. To chyba ameliowe jest. I pomalowane. A jest taka farba? Ameliowa. I tu podkładkę zabrałeś?
Widzisz? Nie, ona nie trzyma. Coś, no jak tu, nie? Coś tu trzyma. A, ten trzyma, kurwa. Chujek. Tu jest podkładka. Coś to nie chce. O, puściło. Dobra, ja mam podkładkę. Te trzymają uszczelki pewnie. Tunek, no, uszczelki taki zostały. I dobra, i niech siedzą na razie na głowicach. Na kabinę znowu. Poszła. Czy się ukręciła? Nie, poszła. No te często się ukręcają. Też tu? Wydechowe to będzie wiadomo które, bo zardzewiałe. Tak. No dobra. Rdzewieć nie będzie. To to miało być tam troszkę dłuższe. No i biorę te podkładki. Jednak. Paznokci nie mam. To musimy wgryzać. Tak. Obrak. Dobra, chyba później je zabiorę, bo nie wyciągnę przez te. Najmniej tej jednej. Dobra. No, bo to rurka puściła. Ale będzie trzymać. Od razu to. 3 metry dłuższe. Uczeń, kręć. Tak, jak dasz 3 metry, to śmiało będzie. Weź tam pociąg. Nawet 3,5. Weź tam pociąg. Nawet 3,5 metra daj, wiesz? To będzie 1, 2, 3,5. Zawiniesz gdzieś tam na gałęzi. Nie opłaca się ucinać. Ty. Z drugiego krótszy zrobić to nie problem, co nie? Uczeń, a wódkę masz mi? A za pitkę, popitkę? Warkę, żeby popić? Nic nie chcę, ma tak oczysto. A później iskry mysz łapał z wiaderka. To one dobrze poszły. W 60 czasami jak się odkręca, to to szpilki dziesiątki są, nie? A w 68 chyba. 8, nie? Na 13 klucz jest. Gdzie? W 60. No 17, dziesiątki. Tak mi się zdaje. No nie wiem, nie wiem. No i prawie w domu. Uszczelki trzeba powybierać. Będziesz te są codziennie wydechodzielnie? Znaczy to widać, które są które, nie? Bo no wydechowe są czarne. Popalone. Tylko je trzeba do kabiny wrzucę. A co? Tu ziemia jeszcze. Tą rurę od tego, od płynu, to wszystko odkręcamy? No tak, bo co? To, a głowicę my zwalamy, czy Jaśko? Nie, to tata już zwalił, bo on sobie musi poukładać to. Bo co, głowicy na to teraz nie będziesz wyciągał, co nie? Czy jak silnik wyciągniemy sobie już później? Nie, silnika nie będziemy wyciągać. Nie? Nie, no po co? Aha. Jakby wał był wyciągany, to wtedy silnik trzeba wyciągnąć, bo od sprzęgła trzeba odkręcić. Trzeba przewody podkręcać, paliwowe. Tam od wtrysków. No to już. Już się zarobić. A, tu one jeszcze tak przymotane. Co to idzie 17? Znaczy to tylko od tych, nie? Albo 16, albo 17. Tam? 17.
podkręcić rurę od wody, bo ona tu będzie potrzebna kręcić. Co ci tam przeszkadza? Okręt płaski. Opaski trzeba pościągać. O przewody będziemy oddzielnie, czy z głowicami, czy tylko tu z pompy odkręcić? Poluzować tam trzeba będzie je. No to tu to ja wiem. Tu trzeba będzie poluzować dyszka. No i tu. 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 No bo tutaj w takich blaszkach się da. To przewody normalnie demontujemy, dobra, tak? Dobra, no to odkręć się. Ich się nie pomyli, to nie ma jak za bardzo. No, uczeń, z tobą to nie wiadomo. Uczeń. Nie masz jakiejś bańki, trochę tej ropy byś wypalił, żeby wszędzie. No dobra, tyle ci tu poleci. To. Bogatsza ziemia będzie, znaczy ten beton. Ty mówisz, że radio chcesz. Wczoraj tak się chwaliłeś, że pięknie śpiewasz ładnie. Śpiewaj! I mówię, że radio nie włączę, bo prawa autorskie. Pieniążki uciekają z YouTube'ów. Jakie pieniążki? Jakie nigdy w życiu pieniążki na oczy nie widziałem. Ty, a tu czego? Ty jeden trzeba. Luźny. Luźny? No. No bo tam jeden ciek. Tak bardziej z tyłu, przy bloku, nie? Tak. A tam coś poszło nie tak, jak robiliśmy pompę. Niedokręcony został. Dlatego tam zażegają tak. A później spalanie. Pali jak smok. Ile wlejesz, tyle spali. To co, uczeń, śpiewasz? Nie. Wstydzisz się? Nie widzę. Nie jadę. Oczywiście. Kurwa, na styk zrobili te podkładki, ciężko przewalić przez ten, przez gwint. Wtryski wyciągać na to? No. To też po kolei trzeba układać. Muszę tą bańkę wywalić stąd od płynu. Zabiera mnie miejsce. To jak zrobiona będzie, to ja muszę tą runówkę wypożyczyć na jeden dzień. To słuchaj, przyjeżdżasz, tankujesz. I jedziesz! Ja też miałem z tankowania. Ja tobie pożyczę. Nie, tak nie ma zielonów strzały w nocy. Dość. 2 razy 13. Kurczę, fix, tu by było dobrze skręcić. Co? Tu z głowicy, wiesz? Z tej strony podkręcił. Teraz to jo. Dobra, na razie wisi. Tu muszę powkręcać. Kwuch tego. Co wymaga?
Machasz tymi gałęziami. Dobra, tu przyniosę markera. Narobię kropek. Będzie dobry pomysł? No co, ty bierz fleksy i kreski rób. Z której strony się liczy? Dłoki. Uczeń! Pewnie tu od tej strony, co ja stoję. Byłeś na tej lekcji. Coś kapie. Ręce się trzęsą. Pewnie powiesz, że zimna. Ja ci się weźniesz te grabie, czy nie? Ja ci się uczeń! Nie wpierdzielam. Do pieca podłożyłeś? No co, zimno ci? O, zasmolony. Podkładka, tu jest, dobra. Tam nic nie ma więcej w środku? Druga podkładka została. Dwie podkładki, tato, są? Pod wtryskiem? Czy oszukuje mnie? Uczeń! O co chodzi? Kłamco ty! Nie kłamco, tylko do końca mówi prawdę, to jest różnica. Ty, tu dziurek nie ma nawet. Będzie chodził. Nie, nie do wyjścia nie ma. Żeby nie w tą stronę kręcić. Wyciągnę wtryski. Będzie ci lepiej kręcić. Więcej miejsca już. Mogę? No i leciutko wychodzą, co? No, wyszło? No, wyszło. Bo to nie... Siątka. Podkładka została. Nie ma. Ty masz na wtryku. To jest? No jak? Czy oryginalne? Uczeń! Chyba jeszcze oryginał. Ja nie wiem, o czym ty myślisz. A flaszkę gdzie masz? Chowana.